To Bloodhound SSC, supernowoczesna maszyna, która w 2016 roku ma przekroczyć zawrotną prędkość 1600 km na godzinę. Ten mierzący niemal 14 metrów pojazd ma łączną moc 135 tysięcy koni mechanicznych, czyli tyle, ile 180 bolidów Formuły 1. Bloodhound SSC waży prawie 8 ton, a prędkość 1609 km na godzinę ma osiągać zaledwie w 55 sekund. Za jego sterami usiądzie Brytyjczyk Andy Green, który prędkość ma we krwi. Szybka jazda sama w sobie nie jest niebezpieczna. Wypadki są niebezpieczne, dlatego musisz się upewnić, że niezależnie od tego, czy pilotujesz samolot, czy prowadzisz auto, robisz to po prostu dobrze. Green był pilotem myśliwców RAF, służył m.in. w Iraku i Afganistanie. Obecnie pracuje w siedzibie głównej Królewskich Sił Zbrojnych. Aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem dotyczącym pojazdu Bloodhound SSC. Nawet gdy jadę 450 metrów na sekundę, to patrzę 500 metrów przed siebie. Jestem myślami o krok do przodu i zastanawiam się, gdzie auto znajdzie się za chwilę. Zastanawiam się, czy będzie łapać poślizg przodem czy tyłem. Zerkam co chwilę na prędkość. To mniej więcej coś, co przeżywają piloci w kokpitach myśliwców. Green nazywany jest najszybszym kierowcą świata. W 1997 roku na pustyni Black Rock w Nevadzie ustanowił rekord świata prędkości na lądzie. Brytyjczyk przekroczył wtedy granicę dźwięku, uzyskując prędkość ponad 1200 km na godzinę. Spotkała go jednak wtedy nieprzyjemna niespodzianka. Ograniczenie prędkości na pustyni wynosi 55 mil na godzinę. To jest niecałe 90 km na godzinę. Przekroczyłem ten limit o 1150 km. Dodam, że za każdą milę, czyli 1,6 km ponad limit, naliczają karę w wysokości $5. Dostałem najwyższy mandat świata. Na szczęście dla niego kolejne próby bicia rekordu prędkości będą przeprowadzane w RPA.